No to chyba jest taka szansa, że już ktoś nas powoli widzi i że my się już pojawiamy na fanpage'u Magdalena Chwał Biznes dla Mam. Więc moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na dzisiejszy środowy live zaprosiłam wyjątkowego gościa. Jest z nami Emilia Kozłowska, trener kosmetyczny Oriflame. Witam Cię, Emilia, bardzo serdecznie. Witam również i dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, jak rozmawiałam z Emilią, bo Emilia z Oriflame związana jest od listopada, jak już z nią rozmawiałam, to okazało się, że Emilia z wykształcenia jest, słuchajcie, socjologiem. Nie dziwi mnie to za bardzo, bo ja z wykształcenia jestem psychologiem, ale powiedz, Emilia, jak to u ciebie się z tą branżą beauty zaczęło? Skąd to do ciebie zamiłowanie do kosmetyków? Wiesz co, branża beauty to się pojawiła tak zupełnie przez przypadek, dobrych kilka lat temu. Zaczęłam swoją taką karierę w ogóle zawodową jako szkoleniowiec dla jednej z marek w ogóle odzieżowych i tak później właściwie rozpoczęłam współpracę z marką Sephora, a co zatem potoczyło się dalej? Współpraca z różnego rodzaju markami właśnie z branży beauty. Marki zarówno makijażowe, jak i także marki pielęgnacyjne i ta branża beauty zaczęła mi towarzyszyć, no i tak towarzyszyła długie, długie, długie lata. Więc właściwie przez przypadek nie było to z jakiegoś takiego celowanego działania, natomiast no, jest to branża absolutnie, absolutnie kobiecemu sercu, żeby pozostała i bardzo się cieszę, że w tym momencie również jest obecna, ale w zupełnie innej formie, w absolutnie formie ujmującej i dużo ciekawszej, zdecydowanie. No właśnie, od listopada jesteś z nami w Oriflame. Powiedz mi, co spowodowało, że właśnie marka Oriflame cię zainteresowała i zdecydowałaś się z nią na współpracę? W ogóle to jest taka dziwna rzecz, jeżeli chodzi o markę Oriflame, bo jak rozmawiam z wieloma osobami, to pomimo tego, że marka jest znana, bo sama nazwa marka Oriflame jest absolutnie znana, ja też znałam, chodząc też do liceum, pierwszy raz mi gdzie wpadł w ręce jakiś katalog, tak, i jakiś mały kremik, nasz miodek, tak, Tender Care. Natomiast nigdy nie pojawiła się wcześniej w moim życiu w aspekcie właśnie ani katalogowym, bo to był taki jeden przypadek i później jakoś zniknął, a tym bardziej w aspekcie jakimś biznesowym, nie mówiąc już o możliwości współpracy. I słuchajcie, to jest taki dziwny okoliczności, że w momencie, kiedy pojawił się katalog właściwie u mojej mamy, podczas wizyty po wielu, wielu latach na jakimś grillu, ponownie pojawił się ten katalog Oriflame i w tym momencie pojawiła się też możliwość rozpoczęcia współpracy z tam miesiąc, chyba czy 2 miesiące później, możliwość rozpoczęcia współpracy z marką Oriflame. I powiem Wam szczerze, że trochę inaczej podeszłam do tej możliwości rozwoju zawodowego, niż podchodziłam do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że pomyślałam sobie, okej, no kolejna marka kosmetyczna, tak, w portfolio zawodowym. Natomiast stwierdziłam, że tym razem chciałabym się bliżej przyjrzeć produktom, z którymi będę miała możliwość współpracy, zwłaszcza, że to stanowisko to jest stanowisko trenera kosmetycznego. Czyli mówiąc krótko, tak sobie powiedziałam, Emila, okej, będziesz miała, głównym twoim zadaniem będzie polecanie produktów, a ja jestem taka, żeby coś komuś polecać, to ja to muszę czuć. Żeby dobrze o czymś mówić, to muszę w to wierzyć. I spojrzałam na markę troszeczkę inaczej i powiem Wam szczerze, że jestem absolutnie zaskoczona pozytywnie i to zaskoczenie cały czas mi towarzyszy. Dlatego zdecydowałam się na współpracę z tą marką, dlatego że to nie jest zwykła marka kosmetyczna. To nie jest marka, którą mogłabym jako kolejną dodać do mojego portfolio marek, z którymi współpracowałam, a tych marek jest sporo na tej liście. To jest marka, która pokazała mi zupełnie inny sposób myślenia i patrzenia na życie. I pokazała, że to może być absolutnie takie globalne, że to nie jest tylko produkt, że to jest też wręcz filozofia. Drugim aspektem, może to się wydać trochę zabawne, ale to jest pierwsza firma, z którą mam przyjemność współpracować, która mówiąc o swoich wartościach, faktycznie przedstawia je na co dzień. I one są absolutnie odczuwalne na każdym etapie mojej pracy, współpracy, spotkania z ludźmi. Więc stwierdziłam, że no po prostu ogromne szczęście mnie spotkało, że pojawiła się firma Oriflame na mojej drodze. Jedyne mogę mieć żal, że tak późno.
Dzięki, że się tym podzieliłaś. A ja w ogóle z wrażenia, słuchaj, zapomniałam przywitać nasze tutaj uczestniczki, więc dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie. Wiem, że jest już z nami Sandra, wiem, że jest Bogusia, Ela się przywitała. Dajcie znać, kto jeszcze nas ogląda, jak nas widać, jak nas słychać. Ja już udostępniłam też u siebie, więc przypuszczam, że coraz więcej z Was będzie się tu pojawiać, więc proszę się meldować i napiszcie proszę, jakie Wy macie swoje skojarzenia ze współpracą z Oriflame i co Wam się szczególnie w Oriflame podoba. Bo Emilia podzieliła się tymi swoimi. Ja Cię dzisiaj zaprosiłam, Emilia, żeby porozmawiać o cerze wrażliwej, ponieważ mam takie wrażenie, że coraz więcej z nas boryka się z tym, że do tej pory wszystkie kremy nam pasowały, a nagle przestają pasować. Do tej pory nie miałyśmy problemu z przysuszeniem, a nagle nam się skóra dziwnie przysusza, łuszczy, coś się na niej dzieje. Ja się zastanawiam, czy to jest trochę tak, że nie wiem, z nami coś jest nie tak, coś się zmienia. Nie wiem, czy to ten wiek po prostu przychodzi, że my się tak uwrażliwiamy. Wiesz co, Malta, z tą nadwrażliwością to jest tak, że to jest rzeczywiście takie zagadnienie, pojęcie jakby taka też pewien rodzaj czegoś, co się pojawia teraz w dosyć silnym stopniu, dlatego że tak naprawdę zmieniają się różnego rodzaju czynniki, które są wokół nas. W ogóle każdego dnia nasza skóra jest narażona na kontakt z różnego rodzaju czynnikami zewnętrznymi. I te czynniki mogą być różne. A czynniki te możemy podzielić tak naprawdę na takie trzy grupy, żeby można sobie było zobrazować. Pierwsze czynniki to są oczywiście czynniki środkowe. Na nie mamy tak naprawdę najmniejszy wpływ, no bo to będzie temperatura, to będzie nasłonecznienie, to będą właśnie jakieś zmiany temperatury, jeżeli chodzi o jakieś ciepło, zimno, no nie do końca mamy wpływ, tak? No wychodzimy dzisiaj na dwór, już dostałam alerty, że będzie wiecznie, tak? Kolejne czynniki to są takie czynniki kontaktowe i tutaj o ile mamy możliwość troszeczkę wpływu na to, no bo tymi czynnikami są kosmetyki, które stosujemy. Może być taki no niewłaściwie dobrany produkt. To mogą być różnego rodzaju detergenty, proszki do prania, w których bierzemy nasze ubrania. No i takim ostatnim czynnikiem, który również ma wpływ na takie uwrażliwienie tej skóry, to są czynniki naczyniowe. Związane jest to tak naprawdę z osłabieniem. Jeszcze raz? Tak? Czynniki naczyniowe. Naczyniowe, okej. Okay. Nie jako naczynia, filiżanka i talerz, tylko czynniki naczyniowe. Polega się na osłabieniu naczyń krwionośnych, co jest tak naprawdę wynikiem również zmiany temperatury, zarówno. No to takie to wejście z zimnego pomieszczenia do ciepłego, bądź też wyjście na dwór, ale także czynniki naczyniowe, które mają wpływ właśnie na tą zmianę naczyń krwionośnych, to jest dieta, to są produkty, które spożywamy, to jest też na przykład picie alkoholu, mogą być to ostre potrawy, słone albo właśnie alkohol, ale słuchajcie, takim jednym z czynników kluczowych jest także stres. To, co zauważyłaś, to, o co zapytałaś, co takiego się zadziało, że dzisiaj o tym się mówi, jakby jest odczuwalne, tak, przez wiele kobiet. Powiedziałaś sama, że no wcześniej było wszystko ok, a tutaj nagle coś się pojawiło. No bo z tą właśnie nadwrażliwością skóry jest tak, że ona, z nią się nie musimy urodzić, ona się może pojawić z czasem. I te czynniki wpływające, może to być zmiana pracy, no może to być zmiana jakiegoś środka piorącego, na przykład o którym wspominałam, to może być wiele czynników, które będą wpływać i będziemy, nasza skóra będzie odczuwać właśnie to uczucie nadwrażliwości. Bo co jest ważne, należałoby też odróżnić nadwrażliwość, takie uwrażliwienie skóry od skóry alergicznej, bo to jest też kluczowe i to należałoby też, o tym należałoby też wspomnieć, że skóra alergika, jak czasami nam się zdarza, że niektóre osoby mówią, a jestem uczulona na jakiś krem, produkt, to nie do końca tak jest, można być uczulonym na jakiś konkretny składnik. Alergik jest uczulony konkretnie, nie wiem, na czekoladę, na kakao, tak, na i wiemy, że jestem alergikiem, jestem uczulony na składnik X. Natomiast pojęcie wrażliwości skóry i nadwrażliwości jest o tyle szersze, że osoby te, które mają i odczuwają taki dyskomfort związany z tą nadwrażliwością, one są tak naprawdę narażone na ten dyskomfort będący wynikiem wielu innych składowych, nie tylko jednego czynnika, ale wielu. I to są osoby takie, powiem Wam szczerze, że to jest nawet, przeprowadzono badania w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji i okazało się, że ponad 50% osób badanych cierpi na nadwrażliwość skóry. Wiele osób nawet o tym nie mówi, bo było nieświadomym, że ten
Tam, nie wiem, taki no, nazwijmy to dyskomfort, który one mają, może być objawem właśnie nadwrażliwości skóry. Mówiąc o dyskomforcie, mówię tutaj na przykład o takiej opcji, kiedy jesteśmy w gronie znajomych, zdarza nam się wypić lampkę wina i nagle nasza skóra zaczyna się czerwienić. Albo mamy jakieś wystąpienie, nastolatkowie, na studiach, jesteśmy na egzaminie i mamy egzamin ustny i nagle na skutek stresu również dostajemy wybiegów, nasza skóra się czerwieni. Śmigamy na nartach, wracamy, wszystko było ok i nagle skóra pali nas jak ogniem, tak? Więc jest ten czynnik klimatyczny tutaj. To może też prowadzić do pewnych takich dyskomfortów nawet natury takiej emocjonalnej. Dlatego cudowne dla mnie jest to, że temat skóry wrażliwej pojawia się, my coraz częściej o tym mówimy i zwracamy na to uwagę, dlatego że może być właśnie takim aspektem będącym też jakimś takim zachwianiem naszej takiej równowagi emocjonalnej. Ale to ciekawe, napiszcie proszę dziewczyny, bo 50% z nas cera wrażliwa, jak jest u Was? Bo jak zaczęłaś, bo ja generalnie nie myślę o sobie jako o sobie o cerze wrażliwej, ale mam tendencje naczynkowe i faktycznie jak się tylko pojawia alkohol, jakieś winko, tak, to ja się robię uroczo czerwona i pięknie wyglądam na wszystkich zdjęciach. No nie, dobrze, że są kosmetyki oczywiście, więc teraz jakby jest to mniej widoczne, ale rzeczywiście tak jest. A jak u Was dziewczyny? Dajcie znać proszę w komentarzach. Jak u Was z tą wrażliwością? Czy też odnalazłyście się w tym, o czym Emilia mówiła i też możecie powiedzieć o sobie, że jednak trochę tą wrażliwą skórę macie? Ale skoro zobacz, Emilia, jest tak dużo tych osób, które mogą się borykać z problemem cery wrażliwej, to jak o nią tak naprawdę dbać? Na co warto zwrócić uwagę? Skóra wrażliwa przede wszystkim musi być bardzo dobrze oczyszczana. To jest jakby podstawa. Mówiąc w ogóle o pielęgnacji, należałoby zacząć od takiego pierwszego kroku, czyli od oczyszczenia. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźmy sobie, że te czynniki zewnętrzne podczas naszego całego dnia, naszego funkcjonowania przez ten dzień, wiele czynników zewnętrznych zostaje na naszej twarzy, tak? Czyli te substancje takie drażniące, są one na naszej twarzy i mówiąc tak kolokwialnie, po pierwsze trzeba byłoby się ich pozbyć. Ale należałoby to zrobić w bardzo mądry sposób. Skóra wrażliwa nie lubi żadnego maltretowania. Czasami dla osób, które mają skórę wrażliwą, sam dotyk jest już dyskomfortem, dlatego że skóra wrażliwa to jest też pieczenie, swędzenie, to jest właśnie taka nadwrażliwość czasami na dotyk, więc oczyszczamy bardzo delikatnie, stosując preparaty, które są bardzo lekkie w swojej konsystencji. Też nie lubi żadnych szorstkich ręczników, więc też pamiętamy o tym, żeby to było delikatne osuszanie też twarzy po tym oczyszczeniu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, oczywiście odpowiednie nawilżenie. I mówiąc o nawilżeniu, należałoby tutaj też wspomnieć o emolientach, które warto dostarczać takiej skórze wrażliwej, dlatego że emolienty są składnikami takimi mocno też natłuszczającymi, ale też także odżywczymi dla skóry. Jednym z takich naturalnych emolientów, które my wszystkie znamy, jest na przykład bardzo popularne ostatnio masło shea, które cudownie działa i koi naszą skórę. No i kolejny aspekt to jest, skoro już oczyściłyśmy naszą skórę, skoro już żyłyśmy, to teraz jeszcze chciałobyśmy zapobiec temu, z czym możemy się spotkać kolejnego dnia, czyli musimy tą skórę ochronić. Inaczej chronimy skórę wychodząc na dzień, na zewnątrz, dlatego że warto myśleć o tym, żeby absolutnie nałożyć filtr, więc te filtry przeciwsłoneczne są konieczne. Natomiast też o tą skórę trzeba też dbać, kiedy śpimy, dlatego że wiemy doskonale, że skóra najlepiej się regeneruje w nocy. My zasypiamy, odpoczywamy, nasza skóra tam, słuchajcie, pracuje i tam jest cała po prostu od nowa właśnie w nocy, więc należałoby też pamiętać o tej pielęgnacji nocnej. Okej, okay. A powiedz mi, bo teraz w Oriflame pojawiła się kolekcja, która jest dedykowana specjalnie cerze wrażliwej. Jest to absolutna nowość, trwa teraz przedpremiera dla klubowiczów. Mamy właśnie kolekcję Skin Relief. Powiedz mi, co jest takiego w niej wyjątkowego i dlaczego osoby o cerze wrażliwej mogą po nią spokojnie sięgnąć? No i tutaj ja jestem oczywiście, jak tak wspomniałaś, od niedawna w Oriflame jestem zachwycona właściwie każdym produktem, z którym się spotykam. Tak tutaj, biorąc pod uwagę tą serię, to ogrom zaskoczenia
Dlaczego? Dlatego, że to jest pierwsza seria, z którą się spotkałam. Nawet gdybym chciała analizować, gdybyśmy analizowały te produkty, które są dzisiaj już dostępne na rynku, to jest pierwsza seria, pierwsze produkty do cery wrażliwej, które są jednocześnie produktem zwalczającym efekty starzenia, tak? Czyli mające właściwości przeciwstarzeniowe. Linia sama w sobie jest cudowna, dlatego że odpowiada właściwie na wszystkie te aspekty związane z pielęgnacją, o których wspomniałam. Na przykład punkt pierwszy, oczyszczanie. Mówiłam, że jest to bardzo ważne. Produkt oczyszczania w tej serii ma formę pianki. Specjalnie dobrane środki powierzchniowo-czynne są tutaj w tej piance z orzecha kokosowego, z pszenicy i z ziaren palmowych, więc mamy naturalne składniki lekko oczyszczające. Dodatkowo mamy depantenol, który jak wiemy doskonale jest preparatem łagodzącym. Pamiętajmy, że to jest pierwszy moment, kiedy ta nasza skóra potrzebuje ukojenia, absolutnego takiego wyciszenia i uspokojenia. Pamiętajmy cały czas, że mamy ją podrażnioną, ona jest zaczerwieniona, jakiś swędzi, więc chcemy dać jej po prostu taki kompres wyciszający ją. Co tutaj jeszcze jest? W tej serii zostały zawarte tak naprawdę trzy opracowane technologie specjalne. Jak wiemy, wszystkie serie nowej przechodzą badania kliniczne, o czym należałoby wspomnieć. Podobnie jest dokładnie z tą serią. I akurat w tym preparacie została zawarta technologia, która nazywa się UltraCalm, właśnie odpowiedzialna za takie ukojenie skóry, wyciszenie jej po to, żeby przygotować ją tak naprawdę na kolejne aspekty pielęgnacyjne. Kolejnym produktem z serii nowej Skin Relief jest krem pod oczy w bardzo delikatnej konsystencji. Tutaj już, moje drogie, mamy też dwie technologie, oprócz technologii UltraCalm, bo cały czas marka Oriflame myśli o kluczowym działaniu. Mamy skórę wrażliwą, skórę potrzebującą specjalnej troski, takiej opieki, tak i delikatności. Więc mamy oczywiście tą technologię UltraCalm, wyciszającą tę skórę, bardzo delikatną dla okolic oka, ale tutaj mamy też, moje drogie, technologię Dermalift. I tutaj zaczynamy już działać właśnie przeciwstarzeniowo, czyli likwidujemy to wszystko, o czym ja mówię, że to nie są zmarszczki, tylko nasze doświadczenie życiowe widoczne na twarzy, więc już działamy po to, żeby to doświadczenie życiowe nie było widoczne aż tak bardzo. Mamy także technologię Eye Revive, w której skoncentrowaliśmy ekstrakt z kwiatów, z białych kwiatów jaśminu arabskiego oraz głogu, które będą też odpowiedzią dla tych osób, które mają zacienienia pod oczami. Więc już dbamy o naszą skórę wrażliwą, ale też działamy przeciwstarzeniowo. Bardzo widzę, tutaj podoba, a więc moje drogie, już widziałam tam troszeczkę serduszek, troszeczkę łapek. Jeżeli Wam się podoba to, o czym tutaj rozmawiamy i ta odpowiedź Oriflame dla cery wrażliwej, udostępnijcie proszę live u siebie, żeby też inni mogli zobaczyć. I mam nadzieję, że produkty też będą dla Was interesujące. Ja powiem Wam, że w ogóle dzisiaj też nawet miałam spotkanie z Panią o cerze bardzo wrażliwej i przyszła z takimi mocnymi wypiekami tutaj. Coś się zrobiło w ogóle takie liszajowate, więc w ten sposób. I po pielęgnacji ja byłam w szoku, bo tak patrzymy, tak wiecie, 5 minut może minęło, 10, potem jak skończyłyśmy używać kremów i tak patrzę na nią i mówię, Jezu, ale Pani ma dużo mniej zaczerwienioną skórę i to widzi tak od razu i to przy tej serii tak widać, to jest tak dla mnie niesamowite, że tak to działa i te wszystkie technologie, o których Ty mówisz, to czuć po prostu, jak się tej serii używa i to jest dla mnie też niesamowite. Nie wiem, czy któraś z Was, dziewczyny, już stosowała, jeżeli sprawdzałyście, napiszcie proszę w komentarzach, jak Wasze wrażenia i oddaję Ci głos ponownie. Jasne. Nie, to jest bardzo ważne, Magda, właśnie o czym mówisz, żeby, bo jakby nazwa technologii, to dzisiaj ją słyszymy, jutro nam dzisiaj wpadła w ucho, drugim uchem wypadła, natomiast to, że widzimy ją i same i widzimy te efekty tej serii, to jest tak naprawdę najlepszy dowód na to, że to jest seria, która będzie skierowana właśnie dla osób będąca odpowiedzią na tak szerokiego grona tak naprawdę osób, które dzisiaj jest z jakimś tym dyskomfortem się borykają. Oczywiście my kobiety uwielbiamy serum. Dlaczego? Dlatego, że działa dogłębnie, wnika w głębokie partie skóry. I tutaj również mamy w tej linii Skin Relief, mamy serum, które zawiera również technologię UltraCalm, Dermolift, ale także zawiera witaminę E. I tutaj mogłabym się, moje drogie, zatrzymać na sekundkę,
I gdyby się znalazły jakieś takie osoby, które będą szukać, albo będą, tak co wiecie, malkontenci na przykład, albo takie osoby, które będą takim niedowiarkiem, powiedzą, a no co tam, jest sporo produktów do cer, ja też znalazłam. Słuchajcie, przeszukałam konkurencję, to jest też takie ważne. I wiele, były marki, w których znalazłam takie produkty, natomiast ich ceny były po prostu absolutnie obowiązkie. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że część tych produktów, owszem, była skierowana do cery wrażliwej, natomiast jako jedyny aspekt przeciwstarzeniowy był składnik witaminy E. Ja uważam, że warto o tym wspomnieć, że jakby sama witamina E, owszem, działa przeciwstarzeniowo, natomiast nie jest tylko i wyłącznie tym składnikiem, który da nam akurat takie rezultaty, na których nam by jak najbardziej zależało. Tutaj właśnie oprócz tej witaminy E mamy te technologie, które zostały przebadane klinicznie i stwierdzono prawie 80% poprawę, jeżeli chodzi o jędrnienie skóry, ale też przede wszystkim to, na czym najbardziej zależy, na tej złagodzeniu tej wrażliwości skóry. To jest taka pierwsza linia, której nie musimy iść na żaden kompromis. Możemy działać przeciwstarzeniowo przy jednoczesnej opiece dla skóry wrażliwej. No i słuchajcie, moje drogie, no oczywiście dopełnieniem takiej każdej pielęgnacji jest krem, który będzie tym ostatnim punktem programu, jeżeli chodzi o ochronę naszej skóry. Mamy oczywiście w serii zarówno krem na dzień, jak i krem na noc. I słuchajcie, pierwsza rzecz, która absolutnie mnie zaskoczyła, jeżeli chodzi o krem na dzień, to, że ma filtr 30. No ale ktoś mi powiedzieć, to nie jest zaskoczenie. Natomiast zobaczcie, jaką on ma konsystencję. Konsystencja takiego mleczka. Bardzo, zobaczcie, ona się cudownie szybko wchłania. Pamiętajcie, że skóra wrażliwa nie lubi pocierania. Ona nie będzie chciała, nie będzie zadowolona, jeżeli będziemy wcierać ten krem. Krem ma się nam szybciutko, ładnie wchłonąć i delikatnie rozprowadzić. Filtr 30, czyli zabezpieczamy zarówno przed promieniowaniem UVA, zarówno jak UVB, przy takiej lekkiej konsystencji. To jest pierwszy produkt taki, z którym mam do czynienia, który miałby tak lekką konsystencję, bo dobrze wiemy, że filtry są bardzo bogate, przez co dają taką ciężkość tego kremu. Natomiast dla skóry wrażliwej jest to bardzo coś bardzo delikatnego. Tutaj mamy jeszcze dodatkową technologię, która jest, myślę, że też bardzo istotna. Pamiętajcie, wychodzimy na zewnątrz, czyli tam nasza skóra będzie narażona na to bombardowanie tych różnych czynników. No i tutaj Oriflame daje nam technologię 3D Pollution Guard. To jest technologia, którą tak łatwo sobie zwizualizować, dlatego że to jest technologia, która się składa z dwóch polimerów, które tworzą taką siatkę. Ona oczywiście organoleptycznie absolutnie jest niewyczuwalna, więc nie zobaczymy jej, nie poczujemy jej pod palcem. Natomiast to jest taka siatka, łatwo sobie wyobrazić, która chroni naszą skórę przed tymi wszystkimi czynnikami, zanieczyszczeniami, które mogłyby na nią wpływać. Oczywiście jest też wersja kremu na noc. No, tutaj już filtrów nie mamy, bo to nie jest nam absolutnie potrzebne. Natomiast tutaj mamy jak najbardziej tą technologię Ultra Calm, która jest w każdym produkcie. Natomiast ważne jest to, że tutaj mamy to, o czym wspominałam, co jest bardzo kluczowe, jeżeli chodzi o skórę wrażliwą. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam też o emolientach i o lipidach. Tutaj mamy lipidy właśnie oraz naturalne masło shea, o którym wspominałam, które jest emolientem. Dzięki czemu dokładnie dostajemy taką jakby kołderkę zabezpieczającą na noc naszą skórę. Mamy masło shea, na szwedzki olej owsiany, który też działa właśnie pielęgnacyjno. Mają naturalną, to są akurat te składniki zostały wybrane dlatego, że ich struktura molekularna tych lipidów jest najbardziej zbliżona do naszych lipidów, które są w naszej skórze. Dlatego jest to coś bardzo istotnego, że dajemy naszej skórze coś, czego ona najbardziej potrzebuje, co już jakby zna i co sprawi, że ta nasza skóra będzie się dużo szybciej regenerować. Więc to jest bardzo, bardzo istotne. I również jeżeli chodzi o konsystencję, jak zobaczycie, konsystencja, która się bardzo szybko również wchłania i jest cudownym otuleniem dla naszej skóry. A pomimo tego one są tak lekkie. Ja, słuchajcie, tak, mam normalnie cerę mieszaną
i przypuszczałam, że kremy dla cer wrażliwej to jest w ogóle nie moja bajka. I ja długo dojrzewałam do tej serii, bo już ją miałam w domu, już sobie pierwszy raz użyłam, było fajnie, ale stwierdziłam, nie, 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 absolutnie, ja zostaję przy moim brylans. Natomiast jedno, drugie spotkanie, szkolenie, gdzie dowiedziałam się o technologiach, o tym działaniu przeciwzmarszczkowym i sobie myślę, a co tam? I zaczęłam używać i powiem wam, że jestem w szoku, że ta seria jest taka lekka, że mi się cera po niej. No to normalnie, tam wiadomo, że po całym mi się będzie trochę świecić, ale ona mi się nie przetłuszcza nadmiernie i w ogóle się nie zanieczyszcza. Tam chyba też nie ma żadnych takich dodatków, które by nam mogły pory jakoś tam blokować i tak dalej, więc ja w ogóle nie czuję jej na twarzy w ciągu dnia. Dokładnie, dlatego też pokazuję wam tą lekkość tak naprawdę tych składników. To, że ona, no musicie umierzyć akurat mi na słowo, to, które jeszcze nie miały kontaktu, że nie pozostawia mi takiego żadnego filmu, który mógłby być jakimś takim obciążeniem dla tej skóry wrażliwej. Ale to, co też Magda wspomniałaś teraz, jak powiedziałaś, to też jest bardzo ważne, że należy zwrócić uwagę, że był taki mit, że osoby, które mają skórę wrażliwą, to mają skórę suchą, bo ona się przesusza. Absolutnie nie. Można mieć skórę wrażliwą, mając jednocześnie skórę, która miała tendencję na przykład do przetłuszczania się. Tutaj jakby rodzaj skóry wcale nie jest tym wyznacznikiem tego problemu, więc to jest też bardzo ważne i myślę, że wiele osób, które tutaj nas ogląda, może w tym momencie sobie pomyśleć, aha, to może jednak ja również bym z chęcią sięgnęła po tą serię. Mhm. No, myślę, że warto by próbować, bo i konsystencja, i to, że ona jest bezzapachowa i jest taka naprawdę delikatna, ale przy tym taka pielęgnująca, bo ja to mam wrażenie, że jak nakłada się tą kolekcję, to jakby się po prostu właśnie, to co mówiłaś o tej kołderce, o tym otuleniu, jakby był ktoś, kto po prostu mi moją skórę pilnuje i ją rozpieszcza. I przez długi czas ona jest taka zadbana. Ale też wspomniałaś, i to myślę też ważne, bo Skin Relief jest jedną z niewielu serii, która też może się pochwalić klinicznymi efektami i klinicznymi testami i tym klinicznym potwierdzeniem zmniejszania wrażliwości. I to też chyba istotne. Zdecydowanie tak, dlatego że badania kliniczne, warto tutaj podkreślić, że nie tyle nie konsumenckie, a kliniczne, to są badania, które faktycznie dowodzą, że te działanie jest skuteczne. To jest badanie, które jest dosyć, nie wiem, dla osób, które być może nie mają tej świadomości, to jest badanie, które jest bardzo, bardzo kosztowne, które jest zazwyczaj dedykowane lekom, natomiast tutaj jak najbardziej produkty zostały przebadane klinicznie i jest to dowód na to, w warunkach laboratoryjnych, dowód na to, że to faktycznie przynosi takie efekty, które tutaj zakładamy. Wspomniałaś, że oczywiście ta linia jest bezzapachowa i tak też jest. Dlaczego? Dlatego, że Oriflame postanowiło ograniczyć wszelkie substancje, które mogłyby w jakikolwiek sposób obciążać bądź też podrażniać tę skórę. Więc nie ma perfum, nie ma żadnego talku, nie ma żadnych... W ogóle, jeżeli chodzi o to, na co zwróciłyście uwagę, to że każdy produkt zakończony jest pompką z aplikatorem. Dlaczego? Dlatego, że została zmniejszona do absolutnego minimum ilość konserwantów po prostu, tak? Po to, żeby te środki trwały dla nas dosyć długo, żeby nam długo służyły też, tak, ale żebyśmy tam nic, żadna mikrobakteria się nie dostała na przykład do tego słoiczka, ze względu na to, że ta skóra potrzebuje absolutnego produktu, który będzie taki bardzo sterylny i będzie dostarczał naszej skórze to, czego potrzebujemy. Wiele osób też, myśląc tak o działaniu przeciwstarzeniowym, na pewno pomyślałoby o retinolu, tak? Bardzo znany składnik, który działa umiędniająco, wygładzająco. I owszem, słuchajcie, tutaj mamy coś podobnego, natomiast nie mamy retinolu, natomiast mamy składnik Dermalift. To jest taki składnik, który jest odpowiednikiem, oczywiście on został skondensowany, natomiast takim składnikiem czynnym jest ekstrakt z rambutanu, to jest z rośliny, która jest z drzewa właściwie, które pochodzi z ekologicznych upraw w Wietnamie i ten składnik pobrany właściwie z liścia ma takie same właściwości jak retinol, co zostało sprawdzone w laboratorium, natomiast jest dużo lepiej tolerowany przez skórę i nie wykazało takich właśnie reakcji podrażniających, jakie może dawać retinol, więc znaleźliśmy coś, co będzie miało podobne działanie, natomiast będzie dużo lepiej tolerowane przez skórę, więc to jest też takie drogie panie bardzo.
dla nas. A wiesz, ja już sporo wiem o tej serii, ale dzisiaj dowiedziałam się jeszcze wielu ciekawych rzeczy i liść rambutanu, ekstrakt liści rambutanu, pewnie porównywalny z retinolem, to dla mnie ciekawostka. Ale dobrze, powiedzmy Emilia, że no, decyduje się na stosowanie serii. A jakie efekty obiecuje nam Oriflame? Jakich efektów mogę się spodziewać po tej kolekcji? Przede wszystkim to jest też to, o czym już w międzyczasie wspomniałaś, mówiąc o tej klientce, z którą miałaś możliwość się spotkać, o tej osobie, czyli takie natychmiastowe odczucie nawilżenia, uspokojenia, wyciszenia skóry. U niektórych osób właśnie obserwuje się już też takie natychmiastowe wyrównanie kolorytu, czyli to zaczerwienienie, które się pojawia, jest dużo lepiej, dużo, dużo bardziej zmniejszone. Oprócz mamy efekty długofalowe, tak, które w miarę stosowania tej kuracji, można tak nazwać, nazwijmy to nawet kuracją taką pielęgnacyjną, będą widoczne, jeżeli chodzi właśnie o zmniejszenie zmarszczek naszych tutaj kurzych łapek tak zwanych, bądź też tutaj drobnych linii, tudzież większych zmarszczek. I to widać właśnie w procesie długofalowym, takie ujędrnienie tej skóry. Poza tym można taką linię zastosować też jako taką tymczasową kurację. Dlaczego? Dlatego, że teraz wiele osób wróciło na przykład z ferii, ta skóra może być taka właśnie lekko zaogniona na skutek jakiegoś, nie wiem, szaleństwa na śniegu, więc można jak najbardziej sobie wyciszyć tą skórę, uspokoić ją, tak stonować po to, żeby później, nawet tak jak sama zauważyłaś, wrócić być może do jakiejś innej linii pielęgnacyjnej, która towarzyszyła nam już od zawsze. Więc warto też pomyśleć być może pod tym kątem, nawet jeżeli nie mam na co dzień, jakby to nie o mnie mówiła Emilka, mówiąc o tych aspektach skóry wrażliwej, ale taka nadwrażliwość, takie przesuszenie skóry, które będzie wynikiem właśnie czynnika zewnętrznego w postaci wiatru, tak? Bo stosowaliśmy na nartach, to również to ukojenienie da nam linia Skin Relief. I to będzie też odczuwalne już tak naprawdę od razu. Mój mąż, z racji tego, że zmieniło się u nas, tak jak już na samym początku wspomniałam, też dzięki Oriflame trochę inne podejście do życia, mój mąż zaczął biegać, słuchajcie. I oczywiście on, już mówiąc o tym, że ma tendencję właśnie do czerwienienia się, więc na początku też tutaj linię Brilliance testowałam na nim. Natomiast teraz, jak powiedziałam, słuchaj, weź spróbuj tego, zobaczysz, będzie ukojenie. Mówił, wow, a uwierzcie mi, że mój mąż, jak większość mężczyzn, raczej nie jest. Jest taką osobą raczej dość oporną na wszelkiego rodzaju środowisku. No, jak go do różowej serii namówiłaś, to ty masz dar. Słuchaj, tak. Dokładnie tak, jakby ten efekt zaufał mi, zresztą już sam widział efekty stosując wcześniejszą i to jakby to doświadczenie było dla niego kluczowe. I tutaj powiedział, że wow, rzeczywiście to zaczerwienie mało tego. Teraz jak wychodzi biegać, tak, to jak wraca, to widzi, że ta skóra zupełnie inaczej reaguje. Ona już tak nie reaguje, jest taka jakby bardziej odporna właśnie na to, co się dzieje na zewnątrz. Więc taki dowód na to, że sprawdzamy, testujemy. Tutaj też zachęcałaś dziewczynę, żeby się też podzieliły być może swoimi jakimiś spostrzeżeniami. To jest też... Dziewczyny, wiecie co, bo tak powoli już myślę, będziemy zmierzać do końca. Już dowiedziałyście się bardzo dużo o poszczególnych składnikach serii. Poznałyście Skin Relief. Dowiedziałyście się o efektach. Jestem ciekawa, czy jest coś, o co chciałybyście jeszcze Emilię podpytać. Jeśli tak, to jest taka chwilka na to, żeby jeszcze zadać jakieś pytanie. Jeżeli któraś z Was zaczęła stosować serię i chce się podzielić efektami, to dajcie znać. A ja Cię jeszcze, Emilia, podpytam, bo ja teraz też pomyślałam sobie, że w okresie tym, kiedy no, były kaloryfery, było ciepło, zimno, nasza skóra się przysusza i wprowadziłam teraz też kurację AquaGlow. Co sądzisz o takim produkcie dla osób o twarzy wrażliwej? Słuchaj, no Magda, powiem Ci, że to jest strzał w dziesiątkę, dlatego że jakby główny aspekt AquaGlow to jest kompleks ceramidów pozyskiwanych z pszenicy, a ceramidy to nic innego jak lipidy, które występują po prostu w zewnętrznej warstwie naskórka. Lipidy są absolutnie potrzebne do tego, żeby zachować tą równowagę naskórku, a naskórek jest odpowiedzialny właśnie za te funkcje ochronne. Genialne, o czym wspomniałaś teraz, i fantastyczne, żeby uzupełnić się jakby od środka, suplementować siebie, jeżeli chodzi o taką odpowiedź na zwiększenie nawilżenia skóry. Dodatkowo AquaGlow zawiera także
Witaminę C zawiera witaminę B3, które, jak wiemy, są potrzebne do produkcji kolagenu, dzięki czemu ta skóra też jest ujędrniona i na pewno wygląda, zyskuje takiego zdrowego blasku. A badanie, jeżeli chodzi o AquaGlow, z tego co, no, o ile dobrze pamiętam, to po 15 dniach badania dowiodły, że ta skóra dużo lepiej nawodniona, nawilżona, a przez to zmarszczki są mniej widoczne. Pamiętajcie też, drogie dziewczyny, drogie panie, że skóra, która jest przesuszona, bardziej te nasze doświadczenia życiowe widoczne na twarzy są po prostu bardziej uwidocznione, więc jak najbardziej należy ją nawadniać, nie tylko poprzez stosowanie różnego rodzaju pielęgnacji od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Więc Magda, fantastyczny pomysł, polecam i dołączcie dziewczyny zdecydowanie, świetny pomysł. Super. Jak najbardziej. Tak. Widzę, że Bogusia zestaw już zamówiła, także cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że więcej z Was dołączy do osób, które będą testować naszą nową kolekcję Skin Relief, a być może też właśnie Aqua Glow, szczególnie teraz, bo jest to moim zdaniem fantastyczny moment na taką kurację, żeby teraz bardzo dobrze nawilżyć naszą skórę od środka. Ja Ci, Emilia, bardzo dziękuję za wizytę u mnie dzisiaj. Wiem, że to już godzina późna, być może byś już chciał pójść spać, a my tu jeszcze rozmawiamy o kosmetykach, także bardzo doceniam. Mam nadzieję, że Wam się, dziewczyny, podobało i że teraz posypią się serduszka i rączki dla Emilii, żeby jej bardzo, bardzo podziękować. My z Emilią za niedługo zobaczymy się na żywo na babskim wieczorze, więc jeżeli któraś z Was jest z Gliwic lub okolic, to 3 marca zapraszam na żywo. Będzie można też skorzystać z komputerowego badania stanu skóry i sprawdzić, co w tej Waszej skórze siedzi i który zestaw Nowage będzie dla Was najlepszy. Serduszka poleciały, Emilia, chcę, żebyś wiedziała. Także dziewczynom się bardzo, bardzo podobało. Jeżeli Wam się podobało na tyle, żeby polecić innym, to zachęcam Was do udostępnienia tego naszego live'u, żeby Wasze znajome też mogły zobaczyć. A ja Wam życzę spokojnego wieczoru i już za 2 tygodnie zapraszam Was na live o olejkach eterycznych, więc tutaj się będzie działo. Wielkie dzięki, Emilia, raz jeszcze. Trzymajcie się, dziewczyny, ciepło. Pa! Ja również dziękuję. Cześć, dziewczyny.